No trzeba. Unia Europejska, Komisja Europejska, instytucje europejskie grożą karami finansowymi rządowi węgierskiemu za to, że wprowadził konstytucję na Węgrzech, która usankcjonowała panowanie Chrystusa i panowanie religii katolickiej, obronę rodziny tradycyjnej, obronę życia poczętego. To się nie podoba unijnym biurokratom, to się nie podoba lewicy unijnej i naciskają na Węgry pod pretekstem niespełnienia warunków finansowych, a groźbą, jaką obłożyli, jest groźba odebrania finansów europejskich, dotacji, które Węgrom przyznano. Węgry nie są jedynym krajem, które nie spełniają kryteriów, ale tylko Węgrom grozi się obłożenie ich sankcjami gospodarczymi i sankcjami politycznymi. Jest to ewidentny zamach na suwerenność i niezależność państwa węgierskiego, które ma prawo do swojej ścieżki budowania suwerennej ojczyzny, do swojej ścieżki naprawy gospodarki węgierskiej. My jako Polacy, pamiętając, iż w dziejach naszych Węgrzy wielokrotnie nas wspierali, dzisiaj także wspieramy naród węgierski i państwo węgierskie, aby nie czuli się samotni w tej walce o swoją suwerenność i o swoje przyrodzone prawa. Węgrzy mają prawo do swojej konstytucji, Węgrzy mają prawo do wolności, Węgrzy mają prawo do tego, żeby sami o sobie stanowić.